Proszę Państwa, jesteśmy już tutaj bardzo blisko naszego smoka. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że ulepszyłem sobie ten nasz młocik. Mamy tutaj też legendarny łuk. No i myślę, że spróbujemy. 304 żyćka, 335 maksymalnie. Kolejne podejście. Dobra, to możemy sobie już dziabnąć. I zaczynamy, co? Dobra, zaczynamy. Też mam inny pancerz, już sobie wybrałem ten, który ostatnio odblokowaliśmy, więc spoko. No to cóż, zobaczymy. Zobaczymy, czy na razie nie postrzelamy troszkę, co? Może postrzelamy troszkę. Okej, uwaga. No, te strzały może nie są jakieś mega mocne, ale coś tam można porobić. Dobra, walniemy tak. 200, 290. Zobaczymy też, jak ten pancerz sobie radzi, bo jest troszkę lepszy. Okej, nie będziemy wchodzić do środka. Nie jest najgorzej. Dobra, damy mu troszkę zatrucia. Czy coś to da? Wątpię. Kurde, pancerz się nieźle trzyma, wam powiem. Tak, pancerz się nieźle trzyma. 10 na taki atak. Dobra. Oj, tutaj więcej poszło. Troszkę jeszcze adrenalinki też dostaliśmy, nie? Dobra, trzymaj się, trzymaj. Okej. Kurde, to jest mocne. No nie mogę uskoczyć przed tym, ale damy radę, damy radę. Okej, tutaj te przednie łapy najpierw, nie? Kurde. Dobra, to było mocne. Jedna padła. Druga padła. No powiem wam, że młotek jest niezły, ale troszkę bije ten smog jednak. Troszkę za dużo. Troszkę za dużo bije. Tutaj by się przydało jakiekolwiek leczenie, nie? W takiej walce. Jakiekolwiek. Dobra, dawaj tą nóżkę. Oj, dostał. Dobra, pójdziemy z tej strony. Kurde, serio ty będziesz latał? O, dobra. Dobra, padł. Szybko do niego. Luta. Okej, jest zablokowany. 190. No, straciliśmy setkę. Nie jest tak źle. On jest teraz dużo... dużo silniejszy, wam powiem. Teraz jest naprawdę trudny. Dobra, 50. Chociaż on nie ma aż takiej dużej mocy, nie? Na tych nogach. Troszkę zeszło. Okej. Nóżka, nóżka, nóżka do nóżki. Nie lutuj czasem ogonem.
Dobra, uwaga. Kurde, no. Niedobrze, niedobrze. Trzymaj się, Odynie, kurczę. Jeszcze jedna faza. Oj. Dobra, trzymamy się tu. Dobra, trzymamy się tutaj. Ja sobie postrzelam w tą nóżkę. Okej, okay. Fajnie, że tutaj nie oberwaliśmy. Naprawdę spoko. No ten łuk też nie jest jakiś super, hiper, mega, ultra mocny, ale... Może damy radę. Na razie spróbuję na daleko. 168 zdrowia. Ajajaj. 163. Dobra, pięknie. No to jest bardzo trudny boss. Bardzo trudny boss. Okej, nie mamy już strzał. Kurde, serio? Weź ty się opanuj. Dobra, padła. Jeszcze tutaj z tyłu. Kurde, 116. No powiem, że jest lepiej chyba niż ostatnio. Chyba jest lepiej, co? Dobra, zatrujemy go troszkę. Dałoby się, szczerze mówiąc, jakaś dłuższa ta broń, bo ten młotek to tak bardzo blisko muszę podchodzić do niego. Jakbyśmy mieli jakąś taką lancę, ale ja wiedziałem, że taki smok będzie? No nie miałem wiedzieć. Dobra. Dawaj troszkę energii. Tak, pięknie. Cierpliwie, cierpliwie. Okej, padła jedna. Jeszcze druga. Kurde, 82 już tylko. Która tam została? Dolna? Znaczy... Tylna, tak? O nie, o nie. Dobra, spoko. Któraś z tych? Chyba tu. A nie, przednia. Kurde, jednak przednia. Dobra, jeszcze fruwa. Jeszcze fruwa, dziad. Oj, dobra. Przewrócił się. Lutujemy. Dawaj. Ej, coś się stało. Ej, padł. Kurde, padł. Ej, padł. Kurde, serio? Dobra, mamy 80. No to cóż. Udało się, tylko kurczę. Coś tu nie gra. Coś tu nie gra. O nie. Wstaję jeszcze. Tak, i tu są te ludziki. Kurde. Dobra, o tym mi mówiliście.
Że on teraz wstaje. No nie, nie wierzę, serio? Ej, serio, on wstał. Dobra, działamy tutaj. To jest już masakra. Dobra, teraz przednie. A która została? Dobra, żadna nie została. Lecimy. Kurde, 50 zdrowia. Muszę go dojechać już teraz. Ej, serio? Dobra, tych ziomeczków. To jest nieporozumienie. Jest! Jest, uprząż posłańca śmierci. Jest. Kurde, dobra, teraz się udało. Czy on jeszcze jednak wstaje? O, ja cię kręcę. O, ja cię kręcę, 36 zdrowia. Dobra, udało się, mam nadzieję, że tu przejdziemy teraz. Dobra, możemy tu przejść. Kurde, to on ma 3 fazy. Ale ta ostatnia nie jest aż taka trudna. Ale dobra. Kurde, powiem wam, że serducho tutaj nawala ostro. Bo nie można zginąć, nie? A tyle się przecież namęczyliśmy. Ja jeszcze tutaj robiłem kolejne podejście długie. Po wielu piekielnych próbach Odyn wkroczył do plugawego Nidheimu, domu dla najochudniejszego ze smoków. Nidhogg, choć starszy niż sam wszechojciec i jak na swój wiek potężny, nie był odporny na swoje własne zepsucie. I nawet gdyby Bóg Bogów nie miał tak ważnego zadania, samo przerażenie i odraza zmusiłyby go do wymierzenia ciosów wprost w serce smoka, w trzewiach Nidheimu. Szok. I z tego co wiem, idziemy teraz na ostatnią lokację. Ostatnia lokacja. Mam nadzieję, że się uda. Chociaż... O, dobra, jest leczenie. Dobra, ostatni duży biomik, nie? Teraz będzie trzeba wyzwać już panią czeluści. Mam nadzieję, że mi troszkę dasz. 286, no... Pożo. Ale ten młotek... Coś tam podziałał, ten młotek. Ale przydałaby się dłuższa taka jakaś lanca włócznia. No ale miałem do wyboru legendę, to wziąłem, nie? Wtedy ten młot. Drakar. Myślę, że sporo ten pancerz nowy, bo też go sobie troszkę ulepszyłem. Nie jeszcze na maksa, ale troszkę go ulepszyłem. Idąc na ten, mam nadzieję, ostatni run. Wow. I tutaj mamy ostatnie, tak? Helheim. Helheim, proszę państwa. Tak, to jest ostatnie zadanie. Tylko tu nie będzie łatwo. Oj, tu nie będzie łatwo. Nie mamy strzał, niestety. Jakie tu będą byczki? A zobaczmy w ogóle, jak na mapie to wygląda. Oj, nic nie widać. Jest jakieś ulepszenie zdolności, ale to tyle. Skaza, zepsucie? Interakcja. Oj. Ej, Lundir. Nowa lokacja.
Kurde, tu się czuję naprawdę. Naprawdę strasznie. Co my tu mamy? 30, czyli jesteśmy blisko. Ale to jest takie wyzwanie, tak? Ja też mam jeszcze draugry do pomocy, ale jak nie było żadnego poległego, no to niestety, na smoku nie można było tego wykorzystać. I to jest taki troszkę problem. Ale dobra, spróbujmy. O, jest jakiś kupiec. Ulepsz zdolność albo wspomnienia. Nie, bierzemy sobie zdolność i ulepszymy sobie gniew Tora. O! Gniew Tora weźmiemy. Okej, w ten sposób. Oj, to tutaj bije. O, to jest świetne. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze jednego poległego. Kurde. No nie wygląda to dobrze. Bardzo mocno biją. Bardzo mocno biją. Dobra, ten padł. Spoko, loko. Dawaj, draugrze. Do pomocy. Niedobrze, niedobrze. Jak coś walnę, to zawsze problem. Ale okej. 154. Tu jest w ogóle jakiś chłop. Passage forward. This must be the secret sommelier who leaves drinks throughout the land. Ah, what a rare pleasure to meet one of my tasters in person. Few make it this far. Tasters or testers? It is all the same. Hell is focused on results, while I'm more interested in the overall experience. I have ordered unmanned stations set up throughout Niflheim so that volunteers may sample free from pressure or bias. How can you measure reactions if no one is there to witness them? The choice of beverage indicates which are more appealing, while the cause of death is usually obvious, even to the untrained eye. Cause of death? If murder is the goal, there are more effective means. I meant to say cause and effect. Regardless, I am eager to observe firsthand. Help yourself to a drink. This must be the secret sommelier who leaves drinks throughout the land. His intentions helpful or harmful? Kurde. Poczęstuj się. Ale gdzie my mamy się poczęstować? Tutaj gdzieś? Tutaj. A, są te kielichy znowu. Kurde. A, spróbuję. Chyba spróbuję. Środkowe. Niedobrze. Bierze mi żyćko, co? Wzięło mi troszkę żyćka. Niedobrze. Szkoda. Teraz tak. Tam jest jakiś handlarz. Bo można dostać bonusy, ale można też sobie zaszkodzić niestety. Dobra, chodźmy tu. Chyba trzeba po tej drapce. Chyba trzeba po tej drapce, ale mam nadzieję, że będą te jelenie, bo kurczę. Na razie źle to wygląda. Może tu w ogóle nie będzie tych jeleni?
bo powinny być na mapie zaznaczone. Na razie nic. Trzeba by kupców znajdować. Ten jest niżej. A, kolejne przejście miało być za portalem. Gdzie tu jest portal? Dobra. Pójdziemy poszukać. Idziemy poszukać i bardziej chyba tutaj, co? Tak, tu jest kolejne przejście. Portale już działają. Dobra, portale już działają, ale w ogóle nie ma tutaj leczeń. Nie podoba mi się to. 129 zdrowia. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No nie wiem, trzeba będzie u kupca coś tam kupić. Gdzie my jesteśmy? Dobra, jest skrzynia. Bokus Hells. Dawaj pomocnika od razu. Kurde, serio? No nie wiem. Proszę państwa, no nie wiem. Co to z tego będzie? Już jakieś plecy mamy. Dobra, jednego mniej. O, ten Draugr tam padł, nie? Dobra, damy sobie kolejnego. Tutaj jakieś szczurki w ogóle są. A kto tu strzela? Wow, jeszcze tu mamy byczków. Oh my god. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, wam powiem, z tymi. Zaciekłe bestie. Kurde, 43. No nie, no serio się zatkał! Nie no, straszne to jest. Poruszanie się w asasynie to jest jedna z najgorszych rzeczy, ale to dobrze wiemy, nie? Dobrze wiemy już od początku tej serii. Oj, nie wiem, chyba porażka. Chyba porażka, wam powiem. Dobra, ten żyje. Strasznie mocni są. Strasznie mocni. Kto tutaj szyje tym łukiem? Dobra, pięknie. Jest okej, i jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Dobra, idziemy sobie pozbierać może jakiś... Tutaj fanty będą. No nie, jeszcze tutaj. Masakra. Powiem wam, że tutaj nie jesteśmy gotowi na tą lokację. Jak zwykłe mobki nas tak jadą. Ajajaj, to będzie jeszcze długa przeprawa. Szansa na trafienie. Skrytobójstwo. To tutaj w to nie będziemy szli. No i mamy troszkę okruchów. To wiecie co? Ja teraz... Okay. Ja teraz zrobię sobie rana. Widzimy się w tamtym miejscu. I to może troszkę poczekać z tym odcinkiem. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Ale widzimy się tam, żeby też dwa razy nie grać. Zobaczymy, jaka będzie jeszcze tutaj scena. Może coś odblokujemy. Ale ogólnie ciężko. Ciężko.
seeks a vision to help with your quest. I see a foul creature. Half living, half dead. Who feeds on the dead, or roots in their stead. Oh, could that be hell? I see a great throne in a room dark as night. A king or a queen, their heart filled with light. That is like the vision you had. Balder on a throne. Be quiet. A sacrifice made. The price to be paid. One prince will be found. Another one bound. Did you learn anything useful? You confirmed what I expected. I will need to face hell to find Balder. And the part about the sacrifice, do not forget that. A sacrifice? What do you expect? I am the king of sacrifices. Oh, and I am too tired to give argument. Do what you must do, but make sure you strike a good bargain. Wow. No tutaj w sumie jak giniemy, to też mamy przynajmniej nowe sceny, więc jakiś plus jest. Obozowisko. No to dobra, ja się przygotuję. Szkoda, że nie ma takich teleportów do jakichś krain. Zrobiłem też questy, więc może coś tam będzie ulepszone teraz, ale zobaczymy. No to cóż, widzimy się w Helheimie już za chwilkę dla was. W porządku, jestem po długich walkach z powrotem, mamy 400 zdrowia i tutaj proszę państwa jeszcze odblokowałem sobie kilka questów i za te questy zdobyłem łaski aktywne. Mamy przypływ odwagi, odzyskujesz 50 zdrowia kiedy zginiemy, kiedy masz mało zdrowia z pomocą przybywa ci Brodir i jeszcze Tyrolki są odblokowane, czyli tam miałem po prostu tego handlarza. Takie questy, które były tutaj do oddania, a które już wcześniej można powiedzieć, że robiliśmy. No i przyzwij moc. Tutaj musimy się udać, nie? Dalej. Dobra. Ulepszenie broni i wspomnienia. A niech będzie ulepszenie broni, bo tutaj sobie znalazłem taki normański topór. I będzie już na maksa. Okej. No z nadziejami na razie, ale... Zobaczymy jak to się uda. Zobaczymy jak to się uda. Bo mamy taki łuczek dosyć ciężki do... okiełznania, ale oni strasznie biją. Dobra, pięknie. Tutaj jest najgorzej, nie? Tutaj ostatnio zginęliśmy i jest największy problem na razie w całej grze. Ze smoczkiem to sobie poradziłem, powiem szczerze, dosyć łatwo. Oj, teraz mi się... Teraz mi się ognista broń zrobiła, tak? Dobra, jeden padł. Dodamy sobie naszego kompana, ale tam szyją. Ej, serio na dualu ten jest? Nie no, oni są tu za mocni. To jest punkt krytyczny, nie? Robiłem rana, nie wiem, jakieś półtorej godziny, może dwie. Ale to jest przeginka. To jest po prostu przeginka, co tu się wyprawia teraz. Patrzcie, jacy oni są agresywni. Dobra, troszkę mamy... Troszkę mamy trutki. Damy sobie towarzysza. Tylko 113 zdrowia zostało. Fatalnie. Fatalnie, mamy ewentualnie to drugie życie, ale... Ale ten to na przykład tutaj przegina, nie? A sporo jest takich łuczników. Dobra, spróbujemy tego łucznika jeszcze dobić. Okej, ten jest zatruty. Zginął. 92. Kto tutaj tak szyje? Ten. To oni się zmieniają, nie? Oni się zmieniają, robią na daleko i tutaj nagle na blisko. Dobra, spróbujemy go zatruć.
Tu mamy jotuński. Dobra, zamrożony gościu, ale... Nic mu to się nie dzieje. Nic mu się nie dzieje. Kurde, jak my to przejdziemy, to będzie cud. 60 zdrowia. No teraz raczej ten medalion pęknie. Dobra. Tu mamy tego. Okej, tego bym zostawił już. A tu na jotuńskim. Kurde, serio ten przeżył? Ten przeżył jeszcze dziad. Tu by się przydało gdzieś... Jakieś... O, strzały mamy. Dobra, ten padł i jeszcze ten. O, chodź. Na jotuńskim. Dobra, udało się. Masakra, 47 zdrowia. To jest na razie najtrudniejszy moment. Ale przeszliśmy go i teraz możemy się udać gdzieś tu. Tu w ogóle nie ma leczenia, nie? W tej krainie. Jest masakra. Jest masakra, już mamy tak dobry ekwipunek, ale... Oni przeginają. Totalnie przeginają. I tam jakieś solsy, nie solsy, przecież to jest kurde 100 razy trudniejsze niż jakieś solsy. Jest kosmos. Jest kosmos, wam powiem. Na razie najtrudniejszy dodatek, jaki graliśmy. Else. Tam jest jeszcze handlarz, tak? O kurczę. No to grubo, ale żyćka mi nie dacie, co? Żyćka mi nie dacie. Dobra, tu by trzeba jakoś przejść niepostrzeżenie, ale wątpię, żeby się dało. Pyk. Skryty. Kurde, strasznie są mocni. Ja mam wolny teraz ten atak, ale jest taki przestrzał między tamtą lokacją a tą, że to jest aż niebywałe. Aż niebywałe. Oni są tacy natarczywi jacyś. Dobra, tam jest też handlarz jakiś. Może to byśmy sobie już zostawili. Tam jest handlarz zwykły. Może by miał zdrówko po prostu, nie? Dobra, fajnie, padł. Przejdziemy sobie tutaj. Dobra, ja chyba do handlarza idę. Ulepszenie zdolności w ogóle mi nie jest potrzebne. Bo jak się tam dostać, nie? Kurde, tu nie jest tak łatwo. O, dobra, przejdziemy tu. Ten się boi? Tak, ten się boi. O, dobra, może pogada. Wątpię. Dobra, witam serdecznie. Ten też się boi. A tutaj trzeba chyba wszystkich pojechać. Dobra, a weź mi daj żyćka. Wow, tarcza boskiej jakości. Masz żyćko? Masz. Dobra, chociaż troszkę. Ulepszasz dowolną zdolność. Maksymalna strzał. O, jotuński naskok, ale zostawimy sobie. Dobra, mamy troszkę. Aj, ten ma napój. Dobra, ten ma napój. Próbujemy? Nie, chyba nie.
Chyba nie. Ale wiecie co? Tutaj by trzeba pocisnąć, żeby mieć... Żeby mieć teleport. Dobra. O, są. Przyszli. Ekipa. Przyszła ekipa. Okej, super. Powiem wam, że tak ostrożnie trzeba grać, bo za duża jest stawka. Moim zdaniem te rogaliki w AAA-ach to jest przeginka. Jest totalna przeginka, bo... Gracie sobie w Valhalla, ja mam tu 150 godzin. Ale teraz... Żeby coś przejść, nie? To... To jest naprawdę ciężko, ale dobra, spróbujemy. Robimy wyzwanie... Niesłychane. Dobra, ten padł. Dwóch zostało. Skryte. Pięknie. Rewelacja. Tu jeszcze będzie ulepszenie tej zdolności, ale po prostu trzeba z nimi walczyć, nie? To jest najgorsze, że nie można sobie odpuścić. Jest. Co my mamy? Ulepszenie zdolności, ulepszenie adrenaliny. No niech będzie to. Szkoda, że nie ma zdrowia, ale zdrowia już troszkę mamy, tylko nie ma tych jeleni w ogóle. Totalnie nie ma żadnych jeleni, nie? Tu nie będę pił, bo znowu mnie oszukają. Okej, mamy jedną opcję, a drugiej nie. No to jeszcze dalej będzie trzeba iść. No mam ten backup w postaci 200 zdrowia jak zginę, ale... Czy to będzie wystarczająco na cokolwiek? O kurde, skrzynia hel. Dobra, lutujemy. Ognista broń, świetnie. Bo mam troszkę run takich ognistych, jakichś trujących. Cuda. Cuda na kiju. Ten jotuński jest niezły. Tak, właśnie może być zatruta albo ognista broń, spoko. No ci nie są tacy mocni. Tamci byli w tej bibliotece zażarci totalnie. Z tym da się walczyć. No i spoko. Kto tu jeszcze został? Do góry ktoś? Może tutaj, co? Niestety nikogo nie widzę. Halo, proszę się pokazać. Kurde, no i skrzynia poszła. I skrzynia poszła. Bo nie ma majstra. Chyba, że pójdziemy dalej. O, jeszcze tutaj może są. Ale nie, to już nie są. Chociaż mogą być od tej skrzyni. Mogą być od tej skrzyni. Dobra, jeden mniej. Dobrze nam idzie. Dobrze nam idzie. Klejnoty, 5 klejnotów. 130 zdrowia. Dobra. Udało się, to pójdę po tamtą. Pójdę po tamtą skrzynię, czyli ona była tutaj. Tak rozrzucona, masakra. Dobra, wspomnienia i sny. 132, jeszcze 200 w pogotowiu. Jeszcze mamy tego wilka ewentualnie. Okej, jedno z dwóch się odblokowało. No ja już nie wierzę, co tu się dzieje. To jest jakieś nieporozumienie. No ale musimy to zrobić.
Musimy to zrobić, żeby przejść do Hel. A co tam będzie, to już w ogóle. Zgroza. Zgroza totalna. Chociaż... Dobra, jeszcze tutaj bosika nie ma. Duża ta lokacja. Duża ta lokacja jest. To jest najgorsze, bo nie ma ucieczki stąd. Nie ma stąd ucieczki, ewentualnie... Szalony wróżbita miał rację. Ewentualnie zobaczmy tu. Bo ja już nie chcę żadnych... Żadnych ulepszeń ja nie chcę. I serio tutaj nie mają życia? Oni są nienormalni. Nie dali tutaj zdrowia żadnego. Przegięta jest. Przegięta jest. Chciałem sprawdzić sobie ten dodatek, ale jest przegięty. Totalnie przegięty i... Myślę, że dla fanów Asasyna... To nie będzie dobra opcja. To jest jakaś masakra. Silne ataki wywołać fale. Okej. Weźmiemy tą falę. I już. Już napiera, nie? Dzikus. Nie, no to jest nieporozumienie. Dobra, uwaga na staminkę. Jeszcze tutaj, na dualu. Ziomek, nie? Patrzcie ty. No dobra, no to easy. Easy game. 49. Gdzie jest ten mój towarzysz? Jakiegoś wilca mogłem dostać, nie? Ale... Z nimi się walczyć nie da. Rzucają jakimś barachłem. Niby trzech ich jest, ale... Oni są dużo, dużo silniejsi niż tamci. Szkoda, szkoda. Naprawdę szkoda, że to jest takie przegięte. Chciałem sobie pograć. Ale to jest jakieś nieporozumienie. Dobra, 11 zostało. To gdyby tak nie strzelali cały czas, to by było dobre. Dobra, spróbujemy tego jeszcze. Pokiełznać dziada. Dobra, jeden padł. Klejnoty. Dobra, mamy dwie strzały, nie? Ale czajcie w Asasynie taką masakrę? Przypływ odwagi, dobra. Straciliśmy zdrowie. Już nie będzie drugi raz. I nagle lutujemy, tak? Masakra. I nagle lutujemy. Kurde, szkoda, szkoda. Chciałem to mieć na bossa. Co? Tutaj już nie działa ten wyciąg? Zepsuł się. Chciałem to mieć na bossa. Ale zobaczymy. Tak czy tak, moim zdaniem, dodatek jest przegięty. Totalnie przegięty. To nie jest rogalik, to jest jakiś... Czerstwy suchar. Z tym, że tu nie ma w ogóle pićka. To też masakra, nie? Serio? Serio, tak? Dobra.
I ta lokacja się nie kończy. Zaraz będzie strzelał jeszcze do mnie. To 50. Gdyby tu było jakiekolwiek leczenie w tej lokacji, to spoko. Ale nie ma. Ale nie ma. 140. Kurde, serio? Chłopie, z kuszą. Ej, dawno nie było takiej trudnej gry, wam powiem. Gdzie tam jakiś Elden Ring, nie? Eldena to tu bez śmierci robiliśmy. Ulepszenie broni. Możemy sobie to ulepszyć, dobra. Płaszczyk mamy na maksa, już lepiej nie będzie. Ale tu nie ma... Po prostu nie ma leczeń, nie? Totalnie nie ma leczenia. To jest absurdalne. Dobra. Absurdalne. A może... My nie wiemy, jak to przejść. Może my tutaj krążymy w kółko. To może być dopiero... Heca. What? O! I am a guest. Of course, else you would not be here. The question is, what have you brought me? I'm a poor guest, with no gift. You are new here, so I will make allowances. Those who reach the castle usually come across valuable items in their travels. And you collect them. I sell them. Hell has no love for clutter. And I am compensated. Dostaliśmy jakąś łaskę. Might you be interested in a purchase? Ej, dostaliśmy chyba łaskę czwartą. Czwartą pasywną, nie? Dobra, tu jest tarcza, złoty płomień, zamrożeni wrogowie. Nie ma tu nic fajnego, ewentualnie ta tarcza, ale ja tej tarczy nie używam. Dobra. No dobra, niech będzie taka. No i tyle. Przytrzymuj, aby zmienić trzymaną broń. Nie no, spoko. Ale wiecie co? Tutaj dostaliśmy jeszcze łaskę kolejną. Z dowolnego pomieszczenia w zamku. Pozostałe użycia, a ten już poleciał. Czyli ten wilk już poleciał. To na następnym ranie dopiero byśmy mieli. Ale co tu jest grane? Do góry mamy iść, co? Nie no, jakaś masakra. Masakra. Ale odkryliśmy handlarza sekretnego. Mam nadzieję, że pójdziemy już teraz do bosika. A nie na jakieś znowu runki. Oj, może. 116 zdrowia. Odkryto nową lokację. Chyba jest. Chyba jest, ale nie mamy szans. You are nothing if not persistent. Where is Baldur? And single-minded. Tell me, what do you think of my home? How does it compare to your early memories of the place? Strange. I cannot recall how it was in the past. Nevertheless, this place feels oddly familiar. That is neither here nor there. Where is my son? Where is Baldur? He is dead and beyond your reach. What will it take for you to accept that?
Nothing short of hearing it from Balder's own lips. I know you better than you think, Javi. Even his word would not suffice. Bring me to Balder, or prepare for battle. What do you think I've been doing? Oh no, jeszcze ma... Jeszcze ma piesozaura, tak? Dobra, jest piesozaur. Kurde, czym ty rzucasz? Dobra, welcome to hell. Porobimy ją. Oj, co teraz się dzieje? Dobra. Oj. Damy radę. Kurde, znowu jest jakiś piesozaur. Dobra, będziemy na daleko. Będziemy lutować po prostu na daleko. Kurde, oberwałem troszkę. Kurde, niestety. Troszkę obrywamy. Ale ogólnie w takim tempie dałoby się to ugrać, nie? To teraz już nie mamy niestety... Teraz już nie mamy niestety, wiecie co? Strzał. Wszystkie pozbieraliśmy. Kurde, niedobrze. Tam jest chyba jeszcze jedna. Okej, coś robi. Kurde, serio? 50? Czterdzieści dwa. Kurde, niedobrze, a jest do zrobienia ogólnie. Jest ogólnie do zrobienia. Kurde, zero. Ajajaj, masakra. Bardzo szkoda. Odkryte skarby. Mam nadzieję, że one będą na kolejną. Bardzo, bardzo szkoda. Bo to było do zrobienia. I mielibyśmy wszystko. I teraz... No i teraz ciekawe. Czy tam jeszcze coś będzie? Chyba poczekamy i spróbuję ubić tą Hel, nie? Ale to widzimy się później. Na pewno nie widzimy się dzień po dniu, bo mi to zajmuje jakieś 5 godzin później. Kurde, szkoda, szkoda. Ale mamy jeszcze scenę. What happened down there? I penetrated deep within Hel's defenses, but her forces pushed me back. Why do you ask? Did you sense something? There was a push from Niflheim. I do not know how else to describe it. You felt this in your body? No. More like I felt it in my hooker.
A forceful presence, but far away. Like a great wind blowing from a distant land. Ah! No need for timidity. I cannot do much harm. Yet. Then why bother at all, witch? This feeble display is laughable. Testing the waters. I too have found a crack in the wall. A crack that could release the flood. You will only put yourself in more peril by dragging out our dispute. Release Baldur, and we can end this here. End it? But there is so much more to learn about you. And your lands. All the soft places. Be gone! Once I identified the right route, it was a simple thing to push back. But she was right. She will continue prodding that barrier until hell breaks loose. I gambled with the fate of the Nine Worlds and may loose them to the forces of chaos. Perhaps. And maybe hell will be the harbinger of that doom. But I sensed something unintended. She was afraid. Afraid? Of who? Of me? Do not act coy. Of course she fears you. Or what you might discover. So, what are you saying? I should continue on this course. Even if it weakens the wall. If anything gets out of that wicked realm, I will send it back. I need some exercise after all this waiting. Well then, I should go get your stepbrother. Ale jazda. Bardzo dużo scen odkrywamy, nie? Ale cóż. Chyba spróbujemy już w następnym odcinku dostać się do Hel. Bo tutaj nie ma żadnego skrótu, nie? No nie ma żadnego skrótu. To jest najgorsze, że trzeba wszystko od nowa. To jest jakieś nieporozumienie, ale cóż, damy radę, damy radę. Ja bym jeszcze zbadał sobie tam te korzenie, ale myślę, że zrobimy to jako odcinek i widzimy się w finale, myślę, że za jakiś czas, bo to trwa naprawdę ogrom przygotowań. No cóż, do zobaczyska w finale. Hej, hej, hej. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej, hej, hej.